Zdaliśmy. Dziękuję bardzo. Akt notarialny, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, jeszcze raz dziękuję bardzo. Jak jedna z pań mi powiedziała w gabinecie dzisiaj, pani Lucyna Ogrodnik, jest to historyczne wydarzenie, że po 20 latach spełniliśmy i spełniłem państwa marzenie i oczekiwanie. Podziękowania, bo chodziłaś wokół tej sprawy tutaj. Jesteśmy wreszcie posiadaczami dokumentów, które upoważnią nam, że będziemy mogli decydować o losach tych pawilonów. Dotychczas nie mieliśmy takiej możliwości, stąd też wygląd taki, a nie inny tych pawilonów. Rok temu, kiedy spotkałem się z kupcami, kiedy usiedliśmy do merytorycznej dyskusji, bo oczywiście różne pojedyncze głosy pod adresem prezydenta Rady Miasta były kierowane, ale w ten czas wyłoniła się taka grupa spośród tych kupców, która prowadziła z nami non-stop negocjacje, rozmowy, bo trzeba było przygotować przecież, rozwiązać wiele spraw prawnych, bo to działki my nie przekazaliśmy. Ja nie przekazałem na własność, tylko jest wieczysta dzierżawa na 99 lat. Dzisiaj daje nam to, że nie musimy tak miesięcznie płacić, jak to się mówi, bardzo wysokich czynszów, to jest raz. A po drugie, że do tej pory nie mieliśmy żadnego rozwoju, żeby, wiecie państwo, ziemia była Urzędu Miejskiego, pawilony były nasze, banki nie chciały z nami po prostu zawiązywać takich umów korzystnych i nie zawsze to dało się, żeby poszerzyć swoją działalność. Teraz już inna sprawa będzie, no bo przecież ziemia będzie nasza, pawilon już nasz jest, pawilon nasz i ziemia nasza, czyli podejrzewam, że jeżeli chodzi o rozwój, rozszerzanie na jakiejś działalności, kto będzie chciał, to będzie to łatwiejsze chyba, zdobywanie funduszy i w ogóle. To wcale nie jest tak, jak niektóre tutaj pewne media mówią, że zostanie taka buda na stałe. Absolutnie nie. Chcemy to zrobić. Jest to na pewno coś, co może być ozdobą tego miejsca i może współgrać z tym, co tu ewentualnie powstanie. I to jest nasz cel. I ten cel też przyświecał władzom miasta, podejmującym taką, a nie inną decyzję. Postawiłem jeden warunek, to jest bardzo istotne, że w przeciągu 2 lat muszą rozpocząć modernizację tych pawilonów wedle koncepcji, którą opracował pan Świderski, architekt, jednolitej, że one nie mogą straszyć, one nie mogą odstawać od swoją estetyką i tak dalej, od tych wymogów. I w akcie notarialnym zapisaliśmy dzisiaj, że jeżeli ktoś w ciągu 4 lat nie dokona tej, powiedziałbym, adaptacji swojego pawilonu, to traci go. To traci działkę, na której ten pawilon stoi. 2 lata dostaliśmy na dokumenty, na projekty wszelkiego rodzaju. No i 2 lata na inwestycje, która tutaj, to tak w sumie 4 lata powinniśmy sobie poradzić. Myślę, że tak, że damy radę. Tylko trzeba by tutaj powiedzieć o czymś takim, że opinia publiczna była tak jakoś dziwnie informowana, że albo biuro przesiadkowe i tak zwany PPP, albo tu nasze pawilony. Absolutnie nie. To może współgrać, może istnieć razem, może to być razem. Jeden tutaj, ten ciąg, który tutaj mamy, jeden z głównych ciągów tego pięknego miejsca.